Jak zacznę tworzyć na Twitchu, to będę się inspirował? Nie widzę problemu, dopóki nie robisz jakichś rzeczy 1:1, to jest gites. Bo pamiętam, była taka sytuacja, widzowie. Powiem wam, widzowie, tak, była taka sytuacja, pamiętam, był taki młody chłopak, kiedyś, dawno temu, jak ja miałem z 50 widzów. Był taki młody chłopak, który też zaczynał streamować na Twitchu. Chłop dosłownie skopiował 1:1 mój overlay, w sensie 1:1 układ kamerki, kolory. Mój opis dosłownie skopiował 1:1 i zmienił tylko parę słów. Dosłownie był opis 1:1 i zmienił tylko parę słów. Jakby, bo to było tak, że ja nawet nie wiedziałem, że on takie coś robił. I to było tak, że ktoś z widzów mi to pokazał. I ja wbiłem do niego na stream. I tam, tak wiecie, zacząłem mówić, że to był: o, jaki masz fajny opis! I tak dalej, i tak dalej. No i on tam koniec końców powiedział, że o, że tam przepraszam, coś tam. I ja nie wiem, co tam potem robił. No ale było coś takiego, że dosłownie kopiował 1:1 kopiował, wiesz, mój opis, dokładny streama. I tak dalej, i tak dalej. No to. Kiszki, to nie wiem, no tak z 15 lat chłopak miał, no. Z 15 lat chłopak miał. Jakiego iPhone'a poleć używanego? Do około 1000 zł? Ja nie wiem. Ja nie wiem, bo ja pierwszy iPhone, jakiego kupiłem, to jest 14 Pro. Więc nie wiem. Nie wiem jak one, nie wiem. Nie znam na iPhone'ach aż tak. Z czystej ciekawości sprawdzę. Tak, z czystej ciekawości, Allegro. Od 900 do 1000 używany. Dziesiątkę da się znaleźć? Damn! XR. O kurwa, ale zajebany w akcji. 78% znaczy kondycji. No właśnie, to jest problem z używanymi telefonami. Ej, to on jest tak porysowany, czy szybka jakby, w sensie ta osłonna? Oj, to nie. O taki, o. Kurwa, co on jest jakiś taki? What the fuck? Kurwa, co ludzie robią z tymi telefonami? To są dosłownie ślady, jakby ktoś nim napisał chodnik. Ile ja mam kondycji? Ja mam 100%. A korzystam z tego telefonu po 7 godzin dziennie od... Kiedy ja kupiłem tego iPhone'a? W październiku chyba? I teraz, żeby nie było, że jestem oszustem. Mam 100% condition dalej. A korzystam po... tak 6-7 godzin dziennie. I już tłumaczę, jak korzystam z tego telefonu, żeby mieć taką dobrą kondycję. Ładuję telefon pomiędzy 20% a 80% i nie ładuję go w ogóle przez noc. W ogóle nigdy nie zostawiam na całą noc naładowanego. Poziom baterii trzymam między 20% a 80%. Nie pozwalam mu za bardzo spadać za nisko i wzrastać za wysoko. Po prostu idealnie wtedy to najlepiej siedzi i jest, kurwa, świata klasowa, nie? A nie lepiej jest kupić, SE? Ile chodzi nowe SE? O dwóch koła, to nie. A taki 2021? 2300? Czemu one są takie drogie? Czemu te SE-ki są takie drogie? Nie było 2021? Nie było w 2020 SE-ka? No to chuj, no to 2020. 1300. Ale to nowy? Nowy 1300? Nie pierdol. No nie wiem, w ręku tej pani jakoś, kurwa, sasi trochę. Ale jaja. A jakiego on ma proca, ten z 2K20? On ma A14? Jaki on ma proc? Procesor. A13 ma, to jest dalej dobry procek. Akurat to jest dalej dobry procek, ta A13. Ale nie wiem, kurwa, trudna sprawa, styl. Ja, widzowie, ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o sprzęt wideo, w tej chwili jaki ja bym chciał przytulić, to jest dron. Ja bym chciał polatać dronem. Drony są fajne, zawsze mi się podobały drony. Ale nie brałbym jakiegoś mega drogiego, tylko jakiegoś, nie wiem, Mavica 2 czy coś, tam mini. No ten tańszy, byleby latał i żeby tam nam ponagrywał w 4K. Coś tego typu, o kurwa, a jaki jest najdroższy dron dostępny? 26 tysięcy, 25 tysięcy. Znaczy tutaj ja wiem, że to jest cały pakiet, tak? Bo tu masz, zobacz, tu masz filtry ND, kurwa, 15 baterii, propelerów masz w chuj, kabli, full packaging. Ale ile sam DJI Mavic 3 kosztuje? Aha, ale się nie da go kupić samego. Aha, 9500, aha, czyli... What? Sam kosztuje 9500, a to co kosztuje tyle w tym zestawie? Ten kontroler? Czy te filtry ND? Czy co kosztuje tyle pieniędzy, kurwa? Że dokładasz drugie 15 tysięcy za co? Nawet do 46 minut lotu umożliwia transmisję Full HD 60 na odległość 8 km? 8 km to potrafi lecieć? Ja pierdolę. Ej, to z jaką prędkością zapierdala? 70 na godzinę to zapierdala? O kurwo! Oh shit! Właśnie miałem pytać, jak daleko to zapierdala, że to może przelecieć 8 km w 46 tych. Bo ja zawsze mi się kojarzyło, że te drony są mega wolne. I to ma terabajt jeszcze w pamięci wbudowanej. Automatyczny start, automatyczne lądowanie, 12 sztuk śmigieł, osłona, aparatura i waży ledwo kilogram. Amazing. IRL z trzeciej osoby. Nie wiem, czy w ogóle da się streamować z czegoś takiego. Teoretycznie, żeby streamować z czegoś takiego, musiałbyś
mieć obraz streamowany tym Full HD 60 na jakiegoś laptopa i z laptopa po prostu musiałbyś streamować z OBS-a, bo nie widzę innej opcji, tak szczerze. Zachwycające filmy 5.1K. Ej, czemu w ogóle widzowie teraz wszyscy idą w powyżej 4K? Ja tego nie rozumiem. Jaki macie monitor, kurwa? Jest normalnie wbudowana funkcja streamingu. Aha, że co, że na serwer MTMP, tak? Streamujesz po prostu. No to Full HD, 4K, Full HD. No właśnie, mi się wydaje, że wciąż większość użytkowników ma Full HD. A niektóre firmy lecą, wiecie, tam kurwa w 8K i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o standardy, to jest tak. Full HD 144 Hz, wydaje mi się, że mega, mega dużo ludzi ma 144 Hz w tej chwili. A drugi standard to jest 4K 60 po prostu. Wydaje mi się, że większość takich pytałem widzów, to widzowie mówili, że mieli Full HD 144. Bo to taki standard, bo one są chyba mega tanie teraz, nie? Te 144. 4K 165 FPS-ów? Ło kurwa, znaczy herców. Ale po co cię aż tak duże odświeżanie w 4K? Bo w większości gierek nie osiągniesz tego, chyba że masz naprawdę dopierdolony komputer. No to zmienia postać rzeczy, ale zakładam, że nie zarabiasz 10 milionów miesięcznie. Dlaczego wziąłeś aż tak duże odświeżanie? Co, na przykład pod playaka? Bo niektóre gierki chyba na playaku śmigają w 4K 120. Ale to jest upscalowane 4K, to też jest taki pic na wodę trochę. Kurwa, to ja miałem mieć jakiegoś deala z Sony. I Sony mi miało dać jakiś monitor taki zajebisty. Sony monitory PS5. Nie wiem, czy to się wyświetli. I mieli mi dać właśnie coś tego typu. Tego in-zone chyba, no. I one tam mają chyba 4K, 120 Hz, HDR. Jakiś tam mega dopierdolo... 240 Hz nawet, o kurwa. No, ale koniec końców nie doszło do tego deala. Albo nie wiem, dopniemy go może kiedyś. Ten co Kamilek? Znaczy nie, no właśnie nie mam tego co Kamilek. Bo właśnie Kamil ma deala z Sony. A ja te monitory co mam przed sobą to kupiłem za swoje. Ale Sony, jak chcecie mi dać monitor... Z przyjemnością przytulę. Aktualnie jestem z trzech różnych, jakby to nazwać. Z trzech różnych domów ja aktualnie jestem. Nie, z dwóch, przepraszam. Bo po lewej mam Samsunga, za sobą mam Samsunga, przy sobą mam Acera. No ja wam powiem tak, widzowie. Ja z Sony miałem bo jeżeli chodziło o ulepszenie aparatów na stream, to ja chciałem albo pójść w Panasonica, albo w Sony. I z Sony było tak, że Sony chcieli mi dać Sony A7, chcieli mi dać A7, patrzcie to, o tego, co nie, w zamian za to, że ja przez rok bym korzystał z tego. Z tego, żebym przez rok korzystał z tego. No to mówię mega, nie? A na przykład Panasonic przyszedł w ogóle z inną w ogóle ofertą. Roczny kontrakt, że też chcieli rok. Ale mówią tak, damy ci, tu masz listę i sobie wybierz co chcesz. Dali mi taką mega listę dojebaną. Mówią, wybierz sobie co chcesz. Ja sobie wybrałem kurwa z 37 tysięcy złotych w sprzęcie. I mamy tam, wiecie, świadczenia do wypełnienia. Tam jeszcze na pewno będą z tego... I czekam, aż się zrobi cieplej, to będę robił vlogi z tych aparatów. Na pewno chcę wam też zrobić takie... Nie wiem, jak to nazwać do końca. Ale taki, wiesz, pokazać widzowi, o co chodzi generalnie w fotografii, że to jest fajna zajawka i tak dalej. Jaki sprzęt na początek jest fajny, bo wiesz, nikt ci nie każe, żebyś ty zaczynał swoje przygody z fotografią od, kurwa, wiesz, aparatu za 40 tysięcy, tak? Bo możesz też za nie wiem, kafla, tam, nie wiem, za łącznie z 2000 też możesz naprawdę fajny setupik sobie zrobić do zdjęć, tak? Upgrade na RTX-a. Ja mam RTX-a teraz 4070 Ti i powiem ci, że to jest mega dobra karta. Jest mega, 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 mega dobra karta. Jestem z niej ultra zadowolony. Jestem mega szczęśliwy. Ona ma chyba 12 GB, ale najbardziej wiecie, jaka technologia mi się podoba? DLSS 3.0 mi się mega podoba. Na przykład gram w Hogwarts Legacy, zaznaczam sobie generację klatek i dosłownie karta graficzna mi za pomocą AI generuje mi na przykład, wiesz, tam 80 FPS-ów za darmo. Super sprawa to jest. W sensie takie fake klatki po prostu są wsadzone. Ale ty ich nie odróżniasz od zwykłych klatek i jesteś mega szczęśliwy, bo masz 80 FPS-ów więcej za... Tak praktycznie darmo. Co sądzę o MacBookach z prockami M1? Ja wam powiem, że to jest, uważam, że to jest na chwilę obecną najlepszy wybór tak naprawdę. Tak dla takiego zwykłego, szarego użytkownika. MacBook z M1 to jest najlepszy wybór, tak szczerze. Bo te z M2, mega dziwna rzecz, widzowie, nie rozumiem tego. MacBooki z procesorem M2 mają, uwaga, połowę wolniejszy dysk. Mimo, że dysk jest ten sam. Mega dziwne w chuj to jest. Połowę wolniejszy jest ten dysk. I bardziej się przegrzewa ten M2-kowy. Kiedy AV1 będzie na Twitchu? No skurwa.
Nie w najbliższym czasie, ale, nie wiem, czy to jest prawda, proszę przyjmijcie tą informację z mega przymrużeniem oka, ale podobno GTA 6 jest już tak skończone w 90%, że jakby aktualnie oni się zajmują naprawą gierki tam od strony bugów i tak dalej. Podobno GTA 6 jest już w takim mega endgame, jeżeli chodzi o development, czyli będzie w jakimś 2025, tak jak przypuszczałem, bo zanim oni to wszystko dopracują, pogarniają cały plan marketingowy i tak dalej, no to długo poczekamy. Ale no, ja jestem zdania takiego, że ja mogę czekać na GTA 6 jak najdłużej, byleby ta gierka wyszła, kurwa, majstersztyk, nie? Żeby ta gierka wyszła majstersztyk, a nie jakaś totalna stracici.